Piotr Miller. Znaczy powiem tak, staram się fotografować to, co piękne, to w zasadzie tyle na temat fotografii. Dlatego żonę fotografuję. I dlatego fotografuję. Lubię fotografować żonę. Dziękuję. Oklaski dla żony. Kazimierza Ligockiego też nie ma. To jest jedyny człowiek, który dał zdjęcia reporterskie. Kaziu jest Ligocki najstarszym stażem fotoreporterem w Gorzowie. Agnieszka Prokieci, nasza koleżanka gorzowianka, która wyjechała do Poznania. Niestety, no i tam żyje razem z mężem w tym Poznaniu. Teraz Sławek, postawmy tak na czas, no. Musisz tam pociągnąć taki dysz. Sznurkiem. Odsłaniamy fotografię na siebie, dlatego tak to skomplikowane jest. Nie ty, tym sznurkiem, nie tymi kulkami. Trzymasz za tym. O, to. Stop, za daleko. Za dużo. Agnieszka jest tylko za dużo. Sławek, cofnij, bo to nie będzie używane. Agnieszka, okej. Nie, odwrotnie. Teraz. Cały? Jest. Super. Agnieszka, proszę o dwa słowa wyjaśnienia o tych torebkach. Więc nie powiem, bo ktoś to już mądrzej napisał. Były też na stołach teksty od tej pracy. Jest tego niestety dużo, ale zachęcam do wypowiedzi. No to rzeczywiście powiedziałem. Grzegorz Kowalski, drugi poznaniak, nasz gorzowianin, który wyjechał do Poznania i tam żyje niestety. Grzegorz, twoje zdjęcia wiszą na samym końcu, nikt nie zobaczy, ale... Może coś powiesz. Dobry wieczór Państwu. Ja najpierw powiem, że moich zdjęciach dopiero potem je odsłonię, bo wcześniej tak nikt nie widzi, więc nie ma to znaczenia. Ale to są zdjęcia, które powstały, kiedy pracowałem w Urzędzie Miasta tutaj w Gorzowie, to znaczy tam ze ścianą. I przez 3 lata chodziłem i widziałem cały czas te same twarze tam w tym urzędzie. Część z nich wydała mi się taka zastygła, taka wręcz takim kamiennym wzrokiem spoglądająca i postanowiłem je w związku z tym sfotografować. To są dwa portrety z tych ludzi, którzy tam moim zdaniem są. W tym urzędzie nazwali ich petenci. Jest ich z tych zdjęć około 30 razem, a tutaj tylko te dwa są prezentowane na wystawie. Powiem jeszcze tylko, że cena jest 150 zł za sztukę, ale 100 zł kosztowała jedna rama, więc jest to uzasadniona cena. Tomasz Kulik. Tomasz Kulik. Chciałem tylko powiedzieć, że Tomek jest obecnie studentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. No i się poważnie wziął za robienie sztuki. Sławek nie drukował. Ale co? Ale dostałem od niego ramy. No. Jest to kobieta falująca. Falująca na morzu, w oceanie XXI wieku. No, jest. To kto moje? Który numer? Tam na samym końcu te dwa. Proszę Państwa, ja w przeciwieństwie do moich starszych kolegów nie poszedłem w sakrum, jak w tym wieku się powinno pójść, tylko poszedłem całkiem... To Sławkowi wybaczam, ale w ogóle poszedłem poza fotografię. Są to obrazy, które wykonane już bez aparatu, czyli tu rola fotografii jest minimalna. To jest tylko praca światła. Odsłaniam zdjęcie Tomka Niecieckiego. Tomek Niecicki, redaktor Gazety Lubuskiej, którego hobby jest fotografia. I opowiedz coś o tym zdjęciu, bo ja wiem, co jest na tym zdjęciu. To zdjęcie na Tomka jest niezwykle ważne, bo to jest ostatnie zdjęcie, jakie wykonał swojemu psu, który już nie żyje. No to nie ma śmiechu, to jest smutna historia, bo on bardzo kochał tego psa. No i to zdjęcie jest dla niego bardzo ważną pamiątką.
Daniel Adamski przyniósł 4 zdjęcia. Jest Daniel? Nie. Nie do. Nie, co to może być? Pijan. Jak wszyscy się domyślają, albo widzą, to jest, to na tych zdjęciach jest zespół Kawałek Kulki. I przypuszczam, że to było wykonane w celach promocyjno, może reklamowych, ale fajne reklamowe zdjęcia po prostu. Świetny kolor, pomysły fajne. Widać, że się dobrze bawili też. No i koniec. Wszystkie fotografie odsłonięte. No, byliśmy. Nie, dużo nie,